dlaczego korzystamy z pomocy wróżek, dlaczego czasami psychologizujemy, to nic dobrego nie wnosi, a problemy w małżeństwie, w relacjach się nasilają. Zapraszam Was do komentarza biblijnego. Drodzy, pozwólcie, że skonfrontuję dwie rzeczywistości, wydawać by się mogło niezwiązane ze sobą, ale według mnie są bardzo mocno powiązane ze sobą. Najpierw wyjdziemy od życia. Przedstawię Wam pewną konwersację na grupie, którą przeprowadziłem, a później przywołam pierwszą księgę Samuela i scenę, w której Saul idzie do wróżki, bo jest rozczarowany Panem Bogiem, że mu nie odpowiada, nie spełnia jego oczekiwań i chce odpowiedzi. Jak u Pana Boga nie znajduje, to chce iść w inne miejsce. Mianowicie, jedna osoba podzieliła się taką sytuacją, że jest 3 lata po ślubie, że wiele rzeczy się nie układa tak, jak powinno. Nie ma zbyt dużych oczekiwań ta osoba, ale brakuje jej, tej osobie, intymnej relacji z mężem. Zagubili się. Tak ta osoba to opisuje. Wieczory wyglądają tak, że zajmujemy się dzieckiem, ogarniamy obowiązki, mało czasu zostaje dla nas, a jak już jest, to on jest zmęczony. Brakuje mi rozmów na inne tematy niż tylko dziecko, codzienne sprawy, nie pamiętam kiedy powiedział mi jakiś komplement. Wiem, że mnie kocha, ale on nie rozumie, jakie są moje potrzeby. Kobieta chciałaby się mężowi wygadać, mieć w nim przyjaciela, nie tylko żywiciela rodziny i ojca dla dziecka. Chciałaby, żeby skomplementował wygląd, powiedziała, że jest piękna, tak po prostu. Żeby nie było, ja się z tym zgadzam. On uważa, mój mąż, że przecież i tak spędzamy wieczory razem. To czego ja oczekuję? A te wieczory mijają głównie na sprzątaniu i gotowaniu. Czuję, że po prostu nie zwraca na mnie uwagi. Nie tak, jak ja tego potrzebuję. Jestem osobą dość otwartą, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Mężczyźni się odzywają do tej kobiety, no i zjawił się jakiś taki przelotny romans, ponieważ mężczyzna dał właśnie to, czego potrzebowała kobieta, ta uwaga ucięła to, no ale teraz się zastanawia, co zrobić, jak zawalczyć o swoje potrzeby w małżeństwie i jak w ogóle o małżeństwo zawalczyć, kiedy mąż mimo wyjaśnień nie widzi problemu. Drodzy, bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała, przytoczę ją. Próbowałem najpierw odpowiedzieć. Wydaje mi się to być bardzo syntetyczna, trafna odpowiedź. Ja podałem dwie opcje rozwiązania tej sprawy. Pierwsza dotyczy tego, żeby wykorzystać wszelkie godziwe środki do tego, żeby poprawić tę sytuację i później cieszyć się z poprawy. Tymi środkami są modlitwa, post, dobra rada, jałmużna duchowa, osobisty rozwój, lektura duchowa, kierownictwo duchowe, rekolekcje, zaangażowanie w posługę, rzetelność w pracy, tłumaczenie swoich potrzeb, stawianie granic. No i gdy to zaskutkuje, cieszyć się z tego, że rzeczywiście ta intymność jest lepsza, małżeństwo lepiej wygląda, relacja nie sprowadza się tylko do mycia, sprzątania, gotowania itd. Bo co to za związek, który tylko do tego się sprowadza? Druga opcja, gdy właśnie te godziwe środki i inne, jak na przykład terapia małżeńska i tym podobne, nie zaskutkują, to przyjąć tę sytuację jako tę, która jest wyreżyserowana przez Boga, jako środek do celu, a celem jest zjednoczenie z ukrzyżowanym, zjednoczenie ze zmartwychwstałym Jezusem. Szczęście, Królestwo Boże. I ciekawe odpowiedzi na ten mój komentarz znalazłem. Ktoś na przykład napisał tak. Przepraszam księdza, ale kobiecie sypie się małżeństwo, a rada księdza jest tak po ludzku trochę oderwana od życia. Ona chce ratować małżeństwo, a nie zostać świętą. Ona chce ratować małżeństwo, a nie zostać świętą. Drodzy, Saul wybrał się do wróżki, ponieważ stwierdził, nie no, Pan Bóg mi nie pomoże, ja muszę coś zrobić. Ja chcę dobrze, ja chcę lepiej. I skoro Pan Bóg głuchy jest i nie odpowiada na moje modlitwy i milczy, no to trzeba wybrać sobie na przykład jakąś wróżkę, żeby no, poprawiło się. No bo skoro dążenie do świętości i poprawa małżeństwa to nie jest jedno i to samo, są takie sytuacje, w których nie dąży się do poprawy małżeństwa, a zarazem dąży się do świętości, odwrotnie,
Droga do świętości powołuje, że w małżeństwie się dzieje tylko gorzej. Jeżeli są takie sytuacje, no to rzeczywiście trzeba jakoś Pana Boga czasami odstawić na boczny tor, wziąć sprawę w swoje ręce i innymi środkami poprawić małżeństwo, poprawić sytuację w pracy, poprawić finanse i tak dalej. Takie rozdzielanie Pana Boga, Królestwa Bożego, szczęścia i szczęścia doczesnego może skutkować właśnie tym, co zrobił Saul i takim sposobem myślenia przedstawionym w komentarzu. Posłuchajcie tego właśnie fragmentu z pierwszej księgi Samuela, 28 rozdział od 4 wersetu. Tymczasem Filistyni, zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się. Serce jego mocno zadrżało. Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Zwrócił się więc Saul do swych sług. Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i jej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. Drodzy, rozumiem, że jest w nas takie przekonanie, taki sposób myślenia, że szczęście polega na zaspokojeniu moich potrzeb. Niestety może być tak, że to są bezdroża świętości, w których nie ma miejsca na krzyż. Nie ma miejsca na to, żeby zjednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym. Nie ma też etapów, w którym odczuwamy braki. Tylko szczęście miałoby polegać na tym, że moje potrzeby, bardzo słuszne, bardzo dobre, muszą być zaspokojone, bo w przeciwnym wypadku odrzucam wszelkie rady, które miałyby na celu podpowiedzieć mi: słuchaj, znoś swoje braki, bo one po coś są, bo z braku rodzi się lepsze. Jakby nie wyobrażamy sobie, że mogłoby być coś lepszego niż na przykład intymność małżeńska. Ktoś inny jeszcze w ten sposób skomentował: z całym szacunkiem do księdza, osoby i pełnionej funkcji, ale druga część rady jest fatalna. Rodzina nie może funkcjonować na zasadzie: zagryź zęby, pokornie nieś krzyż i wytrwaj, aż umrzesz i wtedy pójdziesz do nieba. A co z tego prostego powodu, że ci ludzie i to, jak wygląda ich małżeństwo i wzajemne relacje, mają ukształtować nowego człowieka? Ich dziecko, dzieci mają wynieść z domu taki obraz rodziny? Takie mają mieć wpojone wzorce? Na tym mają budować swoje życie, swoje rodziny i kolejne pokolenia? Spróbuję zrozumieć tę osobę, która wzięła udział w dyskusji. Możliwe, że ona mnie nie zrozumiała, że ja zaznaczyłem, jeśli tamte godziwe środki nie zadziałają. Żeby robić wszystko, co w naszej mocy, by rzeczywiście poprawić małżeństwo, by te dzieci rzeczywiście, do których odnosi się autorka, no miały lepiej. Ale ja mówiłem o przykładzie, w którym się nie poprawi. Możemy mieć taki obraz Pana Boga: zawsze będzie działał według moich kategorii myślenia. Jak go poproszę, żeby małżeństwo się poprawiło, to nie ma bata, po prostu na pewno się poprawi, bo nie ma innej opcji, bo nie ma innych planów, bo musi tak być, bo to jest jedyna droga do świętości. I oderwanym od rzeczywistości jest taka sytuacja, w której dzieje się inaczej. Tymczasem, drodzy, wielu z nas doświadcza, że modli się za małżeństwo 5 lat, 10 lat i się nie poprawia. Wtedy jest pokusa: Pan Bóg mnie nie słucha, to muszę iść do jakiejś wróżki, posłuchać kart tarota, psychologizować, skorzystać z pomocy psychiatry, psychologa, bo Pan Bóg mi nie pomógł, to teraz całkowicie zwrócę się do psychiatry, psychologa. I nie mówię o takiej sytuacji, w której ktoś z powodu wiary i intencji chce wykorzystać godziwe środki, którym jest wizyta u psychologa, psychiatry, tylko mówię o sytuacji, w której ktoś się zawiódł na modlitwie, zawiódł na Panu Bogu, zawiódł na przykazaniach i łamie je, wykorzystując różne, łamie te przykazania, wykorzystując różne środki psychologiczne i idąc za radami psychologa, psychiatry, które są sprzeczne z Ewangelią. Czasami niestety tak bywa. Nie jestem przeciwnikiem psychologii, psychiatrii, ale nie ubóstwiam ich. I nie mówię, że zawsze wszystko, każda metoda jest zgodna z Ewangelią, bo tak niestety nie jest.
Drodzy, z tego komentarza też wynika, że na tyle ważne są nasze potrzeby, na przykład ta intymność w małżeństwie, że jeżeli ona nie jest zaspokojona, Pan Bóg jakoś nie reżyseruje tak życia. Pamiętajmy o opatrzności Bożej, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa. Absolutnie nad wszystkim Pan Bóg czuwa. Z tego by wynikało, że jeżeli ktoś nie ma swoich potrzeb zaspokojonych, to nie może być szczęśliwy. To nie może, co najwyżej może dążyć do świętości, ale ta świętość jest taka, no, życie życiem, potrzeby potrzebami, to wszystko jest ważne, powinniśmy do tego dążyć, a jak ktoś chce dążyć do świętości, to wybiera jakąś taką karykaturę potrzeb ludzkich. Widzicie, to w tych komentarzach to jest rozdzielone. Ja chcę was przez ten komentarz biblijny pokazać wam, że to się łączy ze sobą. I jeszcze raz powtarzam, ja nie zniechęcam do korzystania z psychiatry, z psychologa, z psychoterapii. To jeszcze raz podkreślam. Ale zarazem zwracam się zwłaszcza do tych osób, które są rozczarowane. Modlę się 10 lat, a moje małżeństwo inaczej wygląda, niż bym oczekiwała. I już mam pokusę łamać przykazania, iść do wróżki, korzystać z innych środków niż modlitwa, post i inne godziwe, o których opowiadałem, korzystać z niegodziwych środków. Bo skoro Pan Bóg nie zaspokaja moich potrzeb, ja to tak spostrzegam, to muszę zwrócić się gdzieś indziej. I oderwane od życia mi się wydaje, jeżeli ktoś mi mówi, przyjmij swoją sytuację małżeńską, niezaspokojonych potrzeb jako środek do świętości. Oderwane od rzeczywistości. Ja nie chcę takiej świętości. Ja nie chcę takiej drogi. Ktoś inny zapisał tak. Jak księdza bardzo lubię, tak trochę czuję, że ksiądz chciałby, żeby każdy żył poświęceniem, życiem i podejściem jak w zakonie. Kobieta jest mężatką, żyje wśród ludzi świeckich i świeckim życiem i może nie da rady tak postępować po świętemu. Może by się przydała jakaś rada do świeckiej rzeczywistości, a nie tylko milczenie złotem, znoś wszystko i módl się. Można by było też dać odpowiedzi na jej pytania normalnie, nie tylko pod kątem świętości. Sama do niej dojdzie, jeśli otrzyma normalne rady życiowe i pod względem sytuacji. I wiecie, ktoś zadaje pytanie księdzu, jak sprawić, żeby moje potrzeby były zaspokojone? A ksiądz odpowiada, słuchaj, może być tak, że nie będą twoje potrzeby zaspokojone i niezaspokojenie twoich potrzeb, tak słusznych, tak pięknych, tak godziwych, tak wspaniałych, jak potrzeba intymności w małżeństwie, i to może cię zjednoczyć z Chrystusem ukrzyżowanym, to może cię wprowadzić do Królestwa Bożego, to może być twoją drogą do nieba. A ktoś odpowiada, nie, to się nie da tak po świętemu. Ona żyje w rzeczywistości świeckiej. Oderwane to jest od rzeczywistości. Nie, to inaczej, nie. Ale zróbmy tak, żeby w to Pana Boga tak trochę mieszać, albo nie bardzo mieszać. No bo co to za rady? Módl się, jałmużna, pojedź na rekolekcję. Czy to zadziała? Jakaś rada świecka, ale taka skuteczna rada świecka, żeby to się wydarzyło, bo inaczej kobieta nie jest w stanie być szczęśliwa, jeżeli nie znajduje intymności w małżeństwie. Drodzy, nie zrozumcie mnie w ten sposób, że ja sobie z perspektywy księdza mówię, to wszystko jedno, czy ty masz tą relację intymną z mężem, z żoną, czy nie, i w ogóle nie przejmuj się tym. Ja wiem, że to jest ważne i dlatego właśnie przypominam, ja napisałem, wykorzystaj wszystkie godziwe środki, bo to jest tak ważne, tak słuszne, tak wspaniałe, że trzeba tyle wysiłków to włożyć. Rekolekcje, modlitwa, post, jałmużna duchowa i kierownictwo duchowe. To wszystko jest trudne, to wszystko wymaga lat pracy często, żeby zdobyć to, co jest ważne. Intymność w małżeństwie, bo w sumie o tym mowa. Ale ja cię zachęcam przez ten biblijny komentarz. Jeżeli masz wrażenie, że ty żyjesz po prostu po świecku, nie możesz żyć w zakonie, cokolwiek to znaczy, i nie możesz iść do świętości poprzez brak zaspokojonych potrzeb, nie możesz iść do świętości poprzez to, że Bóg nie wysłucha twojej prośby, nie możesz iść do świętości poprzez różne braki, które odczuwasz, nie możesz iść do świętości nie mając dziecka, bo będziesz nieszczęśliwy, jeżeli to dziecko się nie pojawi, nie możesz iść, jeżeli w ten sposób myślisz, że wtedy zwrócę się do tarota, do kart, do wróżki, do grzesznych rozwiązań, do rozwiązań psychologicznych, bo Bóg mi nie pomaga,
i będzie to w oderwaniu, jeszcze raz podkreślam, będzie to w oderwaniu od Pana Boga. I jeszcze raz podkreślam, bo to jest ważne, nie chodzi o to, że ktoś w imię miłości do Pana Boga psychoterapię podejmuje, czy z psychologiem rozmawia. To nie jest ten przypadek. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Tylko zwraca się do jakiejś innej siły niż Pan Bóg, no bo musi mieć zaspokojone swoje potrzeby, no bo on żyje i te rady takie duchowe są oderwane od rzeczywistości. Ja was proszę, pamiętajcie, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Troska o zjednoczenie się z Bogiem jest troską o wszystko, co tobie najpotrzebniejsze. Jeżeli pragniesz rozwiązania sytuacji różnych swoich życiowych, to zwłaszcza przede wszystkim trosz się o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, wszystko będzie tobie dodane, Mateusz 6,33. Jeżeli bardzo pragniesz, żeby w twoim małżeństwie się poprawiło, Pan Bóg chce ci pomóc. Chce, żeby twoje małżeństwo się poprawiło. Ale gdy widzi, że poprawa małżeństwa będzie związana z tym, że ty się od niego oddalasz, możliwe, że tak wyreżyseruje twoje życie w swojej opatrzności, w swojej wielkiej dobroci i miłości, że to małżeństwo nie będzie się poprawiać, żebyś ty osiągnął coś znacznie lepszego niż zaspokojenie swoich potrzeb, ludzkich potrzeb w małżeństwie, potrzeby intymności bardzo ważnej, a mianowicie chcecie zjednoczyć ze sobą. Pamiętaj, że zjednoczenie z Jezusem ukrzyżowanym właśnie polega na tym, że jesteś totalnie ogołocony i odarty, bezsilny. I wszystko, na to wszystko się zgadzasz z miłości do ukrzyżowanego i nie chcesz żadnego innego miejsca, bo go kochasz. Nie rozdzielajmy drogi do świętości z drogą spełnienia ludzkich marzeń. To jest droga zguby, droga do pójścia do prostą drogą do wróżki, do jakiejś medycyny wschodniej, magicznej, do pójścia jakąś drogą feng shui, bo jak Pan Bóg mi nie doda szczęścia, to ja muszę w jakichś innych energiach szukać tej siły. To jest droga pójścia jakiegoś psychologizowania. Ja nie jestem przeciwnikiem psychologii, ale jestem bardzo przeciwnikiem takiego psychologizowania, że skoro moje potrzeby nie są zaspokojone, to Pan Bóg musi mi dać taką radę, w której będą moje potrzeby zaspokojone, bo w przeciwnym wypadku muszę się zwrócić gdzieś indziej niż do Pana Boga. Drodzy, błogosławię was. Bardzo ważny temat. Proszę was, pamiętajcie, najlepszym, najskuteczniejszym środkiem do osiągnięcia tego, czego pragniesz, do twoich słusznych ludzkich pragnień jest troska o to, żebyś ty się jednoczył z Jezusem ukrzyżowanym. I pamiętaj, że to jest droga raczej tracenia niż zyskiwania. A przez stracenie zyskasz wszystko, zyskasz Boga, zyskasz wieczność, Królestwo Boże, szczęście tu na ziemi i w wieczności. Błogosławię cię z wielką prośbą. Nie zrozum mnie w inny sposób niż miałem na myśli. Nie jestem przeciwnikiem psychologii, nie jestem przeciwnikiem szczęścia ludzkiego, nie jestem przeciwnikiem tego, żeby małżonkowie mieli intymną relację, piękną ze sobą, żeby rozmawiali o czymś więcej niż sprzątanie, gotowanie dzieci i tym podobne. Chcę, żebyś to miał i właśnie dlatego cię proszę. Troszcz się o Królestwo Boże, troszcz się o zjednoczenie z ukrzyżowanym. Przyjmuj swoje braki. Przyjmuj je jako najwspanialszy dar oblubieńca, który ma cię doprowadzić do tego, czego najgłębiej pragniesz. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, trudny temat, bardzo ważny. Jeżeli więcej chcesz komentarzy biblijnych wysłuchać, prawdopodobnie tam na dole są, wyświetlają się. Tutaj prawdopodobnie też ci się wyświetlą, nawet na pewno. I przycisk subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyś nie omijał transmisji na żywo i innych pięknych rzeczy, które zespół przygotowuje dla ciebie.